Drogie siostry, drodzy bracia, apostołowie modlitwy różańcowej, popatrzmy na to najpierw, co miało miejsce kilka godzin temu. Było to wsparcie wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Przeszliście drogę miłosierdzia, idąc za Jezusem, przeżywaliście duchowe uzdrowienie, które odnawia nasze życie. Jezus, który otwiera oczy niewidomym, przywraca słuch głuchym i niemym mowę, uzdrawia sparaliżowanych, karmi głodnych, ratuje ludzi i wskrzesza umarłych, usłyszał zapewne wasze wołanie. Zmiłuj się nad nami. I usłyszał również prośbę. Uczyń serca nasze według serca Twego. I za świętą Faustyną wołaliście: dopomóż nam, Panie, aby nasze serca były miłosierne. Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. I tak, kochani moi, stanęliście pod krzyżem, aby w nim na nowo odkryć prawdę, że krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się bóstwa nad człowiekiem. Jest jakby dotknięciem odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka. Ja uczę nas Jan Paweł II. Bo krzyż jednak nie jest ostatnim słowem Boga. Ostatnim słowem Boga jest zmartwychwstanie Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego. Dlatego Jezus zmartwychwstały wprowadził was, siostry, bracia, na drogę światła. I ona tutaj was przyprowadziła. I oto w promieniach miłości miłosiernej przeżywamy Ewangelię spotkania człowieczego serca z boskim sercem. Bo tutaj i teraz spełnia się doświadczenie Zacheusza. Bo jak słyszeliśmy, Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezusa i podjął szczególną, trochę nietypową sytuację, aby cel osiągnąć. A otrzymał więcej niż oczekiwał. Nie tylko zobaczył Jezusa, ale Zbawiciel zatrzymał się przy nim i podjął rozmowę. Słowa Jezusa wskazują na to, że Jezus również chciał go zobaczyć. Bo mówi do niego: dziś muszę stanąć, zatrzymać się w twoim domu. Słowo muszę, jakże jest pocieszające i wymagające. Dalszy ciąg wydarzeń już miało miejsce w domu Zacheusza. I tam Zacheusz opowiada słowa, które świadczą, że bardzo przeżył spotkanie z Jezusem, a Zbawiciel jakby w nagrodę oznajmia: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Kochani moi, dzisiaj wypełnia się na tym miejscu Ewangelia miłosierdzia. Bo to dzisiaj przybyliście, aby stanąć na tym świętym miejscu i spotkać się z Jezusem. Można powiedzieć, że wyszliście na to miejsce, jak na sykomorę wyszedł Zacheusz, aby dokładnie zobaczyć Jezusa. I przeżywajmy
to spotkanie ewangeliczne, jak dotykające każdego z nas. Bo przybyliście tutaj jako pielgrzymi, a każdy prawdziwy pielgrzym nosi w sobie pragnienie, które miał Zacheusz. Muszę koniecznie zobaczyć Jezusa. I możecie powiedzieć, że tutaj przybyliśmy, aby zobaczyć koniecznie Jezusa, aby doznać Bożego miłosierdzia. Jest w nas jakieś wewnętrzne przynaglenie płynące z wiary. Pragniemy jeszcze bardziej zbliżyć się do naszego Pana i powiedzieć Mu coś bardzo ważnego, żeby Go lepiej poznać, żeby doświadczyć głębiej Jego obecności. Zobaczyć Go oczyma wiary. I tak się dzieje. Bo to nasze oczy spotykają się z oczami Jezusa Miłosiernego w tym jakże wymownym wizerunku. I wpatrując się w Jego oczy, przeżywajmy święty czas pielgrzymowania, który prowadzi do owocnego spotkania z Jezusem. Bo gdy pielgrzym przybywa tutaj i z całą odwagą wpatruje się w oblicze Jezusa, wtedy odkrywa, że Jezus również chce się z nami spotkać, że czeka na nas i mówi do Niego słowa, które wypowiedział do Zacheusza. Muszę zatrzymać się w Twoim domu. Czy widzimy stopy Jezusa, które są niejako skierowane do nas? Jezus biegnie do nas, idzie nam naprzeciw. I dzisiaj przeżywamy tę tajemnicę zbliżania się Jezusa Miłosiernego w promieniach miłości miłosiernej. I jesteśmy pewni, że gdy przyjmiemy Pana Jezusa do naszego życia i wprowadzimy Go do domu naszych serc, ale też do domu naszych rodzinnych, do domu naszych wspólnot, naszych parafii, wtedy doświadczymy również tej bliskości, jakie zaznał Zacheusz w swoim domu, że zbawienie będzie udziałem i waszych serc, waszych rodzin, waszych wspólnot. Bo czego oczekuje dzisiaj Jezus od nas na tym błogosławionym spotkaniu? Pomyślmy, że wielkie przeżycie spotkania z Jezusem jest dla nas bardzo ważne. Bo my wiemy, że na co dzień doświadczamy bardziej ludzkiej szarości, zwyczajności. Dzisiejszy jest dzień wyjątkowy, ale w naszym codziennym życiu może powstawać zmęczenie, a czasem nawet rezygnacja z dążenia do ideałów, do świętości, do nieustannego wypływania na głębie. Nie są wolni takiego zagrożenia członkowie żywego różańca. Biorą oni codziennie do ręki różaniec. Nie tylko raz na miesiąc czy na rok. Robią to, tak jak to czynicie wy, siostry i bracia, na stałe. I czynicie to w dniach i radosnych, i smutnych, gdy macie więcej czasu i gdy tego czasu brakuje. Bo przecież słyszy się w wielu przypadkach, gdy mówicie, że dzień B10 różańca jest dniem, którym czegoś brakuje, czegoś bardzo ważnego. Bo czy jest możliwe, aby ta cierpliwa, codzienna modlitwa
była przeżywana z wielkim zaangażowaniem i serca, i umysłu, jako prawdziwe spotkanie z Bogiem i Maryją, jako wydarzenie, od którego wiele zależy. I prosty rachunek sumienia daje odpowiedź, że nie jest to takie łatwe. Ale my wiemy, że święci potrafili w taki sposób się modlić. I zapewne wielu z was również mogłoby dać takie świadectwo, że przez te 10 lub 20, może więcej lat odmawiania różańca jeszcze się nie zmęczyli. Bo odkrywacie wciąż głębię, którą poznaje człowiek, który zbliża się do Boga. Lepiej poznaje Boże tajemnice. Pozwólcie, że przytoczę świadectwo jednej z tych, którzy są prawdziwymi apostołami modlitwy. Pisze kobieta: mam teraz dwa różańce. Ten pierwszokomunijny sprzed 58 lat i ten papieski, który jest moją osobistą relikwią. Przesuwając paciorki różańca, doświadczam głębokiej treści, ciągle nowej, która zawarta jest w różańcu, poprzez rozmyślanie stosownych tekstów, od zwiastowania przez śmierć po zmartwychwstanie Chrystusa. I dzisiaj wiem, że modlitwa różańcowa miała i ma duży wpływ na mój duchowy rozwój. I tak tu jesteście. Każdy z was mógłby takie świadectwo tutaj przekazać. Ale tutaj jesteśmy dzisiaj po to, ażeby nie tylko patrzeć, co w przeszłości, ale patrzymy teraz w przyszłość. Bo Pan Jezus dzisiaj, tu na świętym miejscu, przekazuje nam pragnienie swojego serca. Dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu, a jesteśmy w domu Boga. Jezus zatrzymuje się i zaprasza. Zaprasza, abyśmy w Eucharystii mogli pomóc Panu Jezusowi, by On zamieszkał w naszych sercach. Dlatego otwierajmy nasze usta na przyjęcie Bożego ciała i krwi Przenajświętszej. Bo tak kończy się droga uzdrowienia. A była to droga krzyżowa. I ona doprowadziła was teraz do światła zmartwychwstałego Pana. A po przeżyciu Eucharystii, po Komunii Świętej, rozpocznie się nowa droga światła z Jezusem w sercu. I nie ma wątpliwości, że będzie to również droga krzyżowa naszej codzienności. Dlatego Pan Jezus, tak jak przekonywał Zacheusza, ta przekonuje każdego z nas. Dziś zbawienie staje się udziałem domu, którym jest Twoje serce. Dlatego, siostry i bracia, rozradowani, idźmy za Zbawicielem, aby razem z Nim szukać i zbawiać to, co zginęło wśród nas, w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, co ginie w naszej ojczyźnie i na całej ziemi. Jezus wzywa nas
abyśmy razem z Nim szli i szukali to, co zginęło. Idźmy za Chrystusem, bogatym miłosierdzie, wspierani macierzyńską pomocą Maryi, z jej różańcem w naszych rękach i naszych sercach. Amen.